Lekcja czwarta. Uwaga! No to co? Było może jeszcze raz? Było może w morzu kołek, a na kołku był wierzchołek. Na wierzchołku siedział zając i nogami przebierając śpiewał tak. Bardzo dobrze. Teraz uczymy się dzisiaj na lekcji czwartej kolejnych czterech akordów. Trzech. Moi drodzy, a będą to akord e-moll, akord a-moll i akord d-moll. Zaczniemy od akordu e-moll. Słuchajcie, to jest chyba najprostszy akord dla osób, które już umieją tamte poprzednie trzy akordy, ponieważ jak graliśmy akord E-dur, moi drodzy, pamiętacie, na pierwszym polu, na strunie czwartej, palec pierwszy, na polu drugim, na strunie drugiej od góry, palec drugi i trzeciej od góry, palec trzeci, oczywiście drugie pole, to tutaj tylko podnosimy palec pierwszy, czyli nie gra on, widzicie, mam go podniesiony w tym momencie, może tak będzie dobrze. I wychodzi nam akord M. Jeśli dołożę, będzie akord E-dur. Jeśli podniosę, oczywiście tak nie jakoś bardzo drastycznie go podnosimy, mamy akord M. No to uwaga, akord A-moll, jak możemy zagrać? No to są dwa sposoby. Pierwsze mogę podawać po kolei. Na polu pierwszym, na strunie piątej od góry, na polu pierwszym, palec pierwszy. Na polu drugim, na strunie trzeciej od góry, palec drugi. I na polu drugim, na strunie czwartej od góry, palec trzeci. I mamy akord A-moll. Ale możemy też to zrobić w bardzo sprytny sposób. Mianowicie zsuwając jakby nasze palce o jedną strunę w dół. Czyli wum. Rozumiecie? Jak tak mamy akord E-dur, to suniemy sobie o jedną strunę, czyli każdy palec obniżymy o jedną strunę w dół i mamy akord A-moll. Akord A-moll. Nie wiem, czy jest to zrozumiałe, ale jeszcze raz spróbuję to pokazać. Akord E-dur. I teraz suwamy. Pum, pum. Akord A-moll. Jeszcze przypomnę może, akord A-moll, czyli pierwszy palec, pierwsze pole, moi drodzy, struna piąta od góry. Następnie, to jest akord A-moll, następnie drugie pole, struna trzecia od góry, palec drugi i struna drugie pole, czwarta od góry, palec trzeci. Czyli E-moll to jest E bez pierwszego palca, A-moll i D-moll. I tu też ta technika zsuwkowa jest dobra, ponieważ suniemy znowu o jedną strunę, tylko drugi i trzeci rozszerzymy tak, żeby trzeci palec był na polu trzecim. A dokładnie to. Pierwszy palec w akordzie D-moll układamy na strunie szóstej od góry na polu pierwszym. Drugi palec układamy na drugim polu na strunie czwartej od góry. Natomiast trzeci palec układamy na trzecim polu, trzeci palec na strunie piątej od góry i mamy akord D-moll. Specjalnie nie gram na razie techniką pierwsza, druga, ponieważ zostawiłem sobie tą technikę na nasze ćwiczenie w domu. W związku z tym, że są to aż trzy akordy, które chciałbym, żebyście na następne zajęcia już wyćwiczyli, czyli do naszej lekcji piątej, to też zamkniemy się tylko w tych trzech akordach. Czyli tak, zacznijmy sobie tak jak zawsze gramy, czyli dom,
Szkoła, dom, dyskoteka. I tym razem dom to będzie akord amol. I liczymy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, emol. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, amol. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, demol. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i amol. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Czyli uwaga, jeszcze raz. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. To był dom, teraz szkoła. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Wracamy do domu. Druga, trzecia, czwarta. Dyskoteka. Taka romantyczna. I wracamy do domu. To na razie tyle w naszej lekcji, ponieważ w następnej lekcji poznamy kolejne dwa akordy i spróbujemy bardzo znaną piosenkę zagrać na zupełnie innym rytmie. Do zobaczenia w lekcji piątej.